Dzień dobry. Dzisiaj mamy kolejne urządzenie, ale inne niż zazwyczaj. Mianowicie dzisiaj będzie Vivo. Android. Naprawdę, dzisiaj będzie Android, który poległ, bo ktoś chciał we własnym zakresie wymienić, nie wiem, ekran, taśmę. Ogólnie stało się tu dużo niewłaściwych rzeczy. Już wam pokazuję, co tak naprawdę się stało. Mianowicie została uszkodzona taśma, soket i takie różne rzeczy. Więc będzie trzeba wylutować soket z innego urządzenia. A jakiego? Ze sprawnego urządzenia. Mamy tutaj drugie Vivo, które jest sprawne. Ładne plecki są takie mieniące się. To już ktoś we własnym zakresie rozkleił. I to urządzenie jest zupełnie sprawne. Żeby was nie skłamać, zaraz to włączymy. Mam nadzieję, że to jest ten przycisk. Aha, dobra, bateria jest rozłączona. Jest tu jeden ciekawy, powiedzmy, bajer użyty przez producenta. Mianowicie automatycznie wysuwana kamera od selfika na takim ciekawym mechanizmie. Ja, przypomina mi to trochę mechanizm wysuwający tackę od napędu CD, ewentualnie od flopa, jak głowica tam sobie jeździła, w sensie flopa stacji dysków 1.44. O Boże, nie pamiętam, jakie to było hasło. O właśnie, to można to zrobić. Ten dźwięk jest po prostu przedni. Może uda się mi też wam pokazać, jak ten mechanizm funkcjonuje. No jest to po prostu petarda. No, to urządzenie działa, więc to będzie nasz dawca. Z niego zabierzemy prawdopodobnie taśmę i gniazdo. Prawdopodobnie od LCD. Jedno prawdopodobnie jest to jakby od, no nawet klient dopisał, od USB i od LCD. Więc tyle. Wyłączamy ten sprzęt. Zabieramy się w pierwszym rzędzie za wyciągnięcie płyty głównej i tego soketu, żeby określić, jak pójdzie. Trochę mi szkoda, powiedzmy, psuć sprawne urządzenie, no ale cóż, powiedzmy dla właściciela tego urządzenia, jego urządzenie ma większą wartość niż, powiedzmy, dawca. Nie wiem, czy to jest jakieś zabezpieczenie, czy... Tak, jest to zabezpieczenie złącza taśmy, która tutaj jest podłączana. Ktoś to już chyba rozkręcał wcześniej przede mną. Nie wiem, czy to właściciel, czy jakaś inna osoba. Więc pójdzie troszkę lepiej i może nic nie urwę z tej płyty głównej. O, też ciekawe rozwiązanie, pasta termoprzewodząca. Tutaj został urwany UFL. Po naprawie nie byłoby sygnału sieci komórkowych najprawdopodobniej. Nic, zdejmujemy, zabieramy się za zdjęcie tego soketu i zobaczymy, jak będzie. Popatrzę sobie, czy coś jeszcze nie zostało urwane. Tam jeszcze brakowało jednego UFL-a, który już zauważyłem. Tu właśnie brakuje UFL-a. Pady są wszystkie całe, nie są wyrwane, więc będzie ok. Dobra, trzyma to. Tu jest akurat prosto, bo można sobie pozwolić na dużo. To gniazdo zupełnie nie musi, powiedzmy, przeżyć, więc jego stan tak naprawdę jest totalnie nieistotny. Można je zmasakrować kompletnie. To jest jakby spoko, no ale z tym drugim będzie bardziej skomplikowanie. We'll be right back.
taka ala gwiazdka powinna pasować. Ciekawe, czy to jest śruba do iPhone'a? Wkręt od iPhone'a? No powiem tak, że tak wygląda. Bardziej to mi na iPhone'owy wkręt wygląda, chociaż jest taki ciemny. Nie wiem, może tak oryginalnie miało to być. Tutaj też już ktoś kręcił. Nie jestem pierwszą osobą, która to rozbiera. Pewnie płyta się trzymała na paście termoprzewodzącej. Ciekawe, jakby tu zaaplikować ciekły metal. Czy przybyłoby FPS-ów i tak dalej. Nie mam zielonego pojęcia, ale mogłoby być ciekawie. No i tutaj zacznie się większy problem z wyciągnięciem tego soketu, bo ten soket musi przeżyć, co nie jest takie proste, żeby to zrobić dobrze. Nałożę sobie na ten soket właśnie jakąś ilość bizmutu. Co w założeniu ma sprawić, że łatwiej to złącze ogólnie odlutuje, bo nie będę zmuszony używać takich wysokich temperatur. Ale jak wyjdzie w praktyce, to się oczywiście wszystko okaże. Bizmutu nałożyłem za dużo. Zaraz go będę trochę ściągał. Ściągnięty, a jak wygląda? Wydaje się, że wygląda przyzwoicie. Trzeba go oczywiście jeszcze oczyścić, ale jest dość prosty, więc prawdopodobnie będzie się nadawał. Rozlutowany soket trzeba by jeszcze trochę doczyścić, ale tylko trochę ze starego topnika najbardziej spoiwo może zostać. To etycznie niczemu nie przeszkadza, że zostanie to praktycznie polutowane na bizmut. Wolę go w tym wypadku nie usuwać, bowiem to niestety rodzi wiele problemów. I to by była bardziej nadgorliwość niż realna korzyść z tego, żeby ściągać to spoiwo z tego soketu jeszcze. Możecie mi nie wierzyć, możecie mi nie ufać, no ale nie macie innego wyjścia. Musicie jednak zaufać mojemu, powiedzmy, doświadczeniu. Nie jeden taki soket uszkodziłem podczas właśnie tego, że wymyśliłem sobie, że będzie to jeszcze przeze mnie czyszczone dokładnie jak się tylko da. Nie był to potem duży problem. Jakby nauczony tym doświadczeniem, już nic tutaj nie robię z tym soketem, tylko będę starał się go teraz przylutować. Potem najwyżej jakieś drobne poprawki i to wszystko. Thank you.
to się prezentuje? Socket po wymianie. Gdzie nie, gdzie można zobaczyć jeszcze jakieś drobne niuanse. Starałem się poprawić wszystkie pady mimo wszystko, że część z nich siadła całkiem ok za pierwszym razem, ale stwierdziłem, że jak to ma być zrobione dobrze, to ma być bardzo dobrze. Tak naprawdę to by było wszystko do działania tego urządzenia, ale tu jeszcze został ten łyfelek malutki. O, ten mały UFL. Może też go właśnie założymy. Oba sokety mamy zamontowane, wlutowane, oczyszczone. Można tą płytę składać i zobaczymy, czy będzie ok. Teraz tak, założę to wszystko do korpusu, w którym wszystko jest ok. Nie chcę mi się teraz przekładać tych taśm do tego korpusu, skoro powiedzmy ten jako dawca wygląda całkiem ok. Chyba, że coś tam jeszcze będzie stanowiło jakiś problem. To przełożę te rzeczy. Jakoś tak mi to za bardzo nie pasuje tutaj. Może to tylko takie złudzenie, że ta płyta jakoś nie przylega albo coś w tym stylu. Baterii jeszcze oczywiście nie wpinam. Dobra, bateria. Nie zobaczymy, czy to ruszy. Baterie by się przydało. W sensie back cover mi się przykleił. Jest obraz. Zobaczymy jeszcze, czy dotyk działa, bo to nie jest równoznaczne z tym, że jeżeli mamy obraz, że działa warstwa dotyku. Prawdopodobnie tutaj wszystko jest na tej samej taśmie, więc może się okazać jeszcze, że nie działa dotyk. Jaka animacja startowa, kurczę. No i niski poziom naładowania akumulatora był. Mam nadzieję, że to się uruchomi. Jest. Trochę reaguje z opóźnieniem. Kamera działa. No dobra, wyłączył się 1% naładowania baterii był tylko. I jakoś tak to dziwnie się zachowuje. Chociaż nie. To nie wiem, czy on może nie pozwala. Gdzie tak jakoś to kanciato funkcjonuje. Coś tutaj nie gra. Dotyk działa jednak, to jest najważniejsze. Kamera, Canon pop-up. Coś tutaj się zblokowało i kamera nie chce wyskoczyć. Zobaczymy to później. Chyba, że kamera jest przypisana. Odpiąłem sobie baterię. Aha, dobra, już wiem czemu nie chce kamera wyskoczyć, bo jej zasilanie idzie przez piny pod płytą główną, a płyta główna nie jest przykręcona. Taki detal. Trzeba by kilka wkrętów powiedzmy umieścić tutaj z powrotem i powinno być ok. No może użyję tego co było, nie wiem dokładnie jak to powinno być skręcone tak naprawdę. Nie jestem pierwszy, który rozkręcał ten sprzęt.
Okej, teraz powinno być dobrze. Okej, jeszcze podłączę sobie jakąś ładowarkę na USB-C. Zobaczymy, czy telefon zacznie się ładować. Coś tam się ładuje, chociaż prądzik pobiera. O, teraz widzę, że skoczył już normalny. Dlatego odpalamy. I co? Nie chce się odpalić? Ha, pokazuje teraz rozładowaną baterię. Dotyk działa. Kamerka zadziała. Działa. Też coś. Nie chce się przełączyć. Jakiegoś laga jakby miało to. Może przez to, że nie jest odblokowany do końca. Albo przez to, że niski poziom jest naładowania baterii. Trudno mi powiedzieć. Coś tu do końca. Kamery działają. Przednia kamera działa. Dotyk coś reaguje. Więc jest ok. Mam nadzieję, że się podobało i widzieliście coś innego. I czasami pojawiają się androidy u mnie. Rzadko, bo rzadko, ale jeżeli chodzi o dysk danych, a nie taką regularną naprawę, to jak najbardziej można się takim tematem, ja się mogę takim tematem zająć. Dzięki, jak się podobało, możecie dać lajka, coś napisać w komentarzu. Jak macie jakieś dodatkowe pytania, to też śmiało w komentarzu możecie pytać. Trzymajcie się, do zobaczenia.